wasze podekscytowanie. Nie bez kozery wybieramy z Naomi takie tematy, żeby was powyciągać z domów. Szczególnie w czwartki koło godziny 19. Pewno będziemy jeszcze raz, nie jeden raz robili podobne za dziwne projekty i zapraszali bardzo fajnych prelegentów. Także dziękuję za dotarcie. Odpowiadam od razu na wiele pytań, które nie zostały zwerbalizowane, ale na razie nie zamierzamy przenosić się za LK, w związku z tym niestety, jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać o podobnych tematach, to po prostu musi poświęcić trochę czasu i przyjechać tutaj. Ale to też jest pewna forma weryfikacji tego, czy ktoś jest naprawdę zainteresowany. Parokrotnie mieliśmy pytania związane z tym, czy będziemy streamowali aulę. Zawsze opowiadam tak samo, Aula Polska to nie jest miejsce, którego się słucha za pomocą kanału YouTube, tylko to jest miejsce, gdzie się przychodzi i rozmawia się z ludźmi żywymi. I dlatego też nie planujemy w żaden sposób wirtualizować tych spotkań, chociaż tematy związane z wirtualizacją są tutaj na porządku dziennym. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć o takim projekcie, który realizujemy tutaj z Pawłem z Bifrosta, z Pawłem i Zaliną. Ja od razu się przyznam, to jak zresztą mówiłem na Demo Dayów w Microsoftie. Byłem rok temu, półtora roku temu strasznym hejterem i kompletnie niedowiarkiem, jeżeli chodzi o VR. Była głośna rozmowa, w sensie ja go doskonale pamiętam, bo staliśmy się z Pawłem na Facebooku, ja pisałem, no to ile będzie tych unitów, a Paweł mówi, no będą, a ja mówię, aha, ha, na pewno nic nie będzie. Słuchajcie, to jest jakaś w ogóle kolejna wydmuszka, właśnie wtedy się położył tak już kompletnie Google Glass, w związku z tym to był bardzo dobry taki moment, kiedy można było powiedzieć, że naprawdę nic z tego VR-a nie będzie, bo skoro Google sobie z tym nie poradził, nie umasowił tej technologii, no to dupa, tego po prostu się nie da zrobić. No i to był taki moment, kiedy ja naprawdę w to wierzyłem, po czym założyłem po raz pierwszy headset na głowę, no i mi się zmieniło. I to jest ten problem, o którym zawsze mówię ludziom, którzy do tej pory nie mieli do czynienia z VR-em, w sensie nie przeżyli tego, że nie mogą tak naprawdę mówić o tym VR-ze nic, skoro nie mieli takiej bezpośredniej styczności. I to jest taki sam, podaję przykład zawsze, kwestia rozumienia, czym polega rewolucja, czy polegała rewolucja iPhone'a versus inne smartfony, które były ówcześnie na rynku. Po prostu dopóki się nie posmyrgało tego dziwnego urządzenia w 2007 roku, to się nie rozumiało, że on zredefiniuje całą branżę. I podobnie jest teraz, kiedy prowadzę rozmowy z różnymi osobami, to gdzieś tam pod koniec, kiedy już widzę, że pacjent jest po prostu uparty jak osioł i go nic nie przekonuje, zadaję pytanie, czy w ogóle miał dotyk od tego z headseta, miał go na głowie przez 5 sekund. Nie. No to jak gdyby nie ma o czym rozmawiać. Tak samo, jeżeli zostanie jeszcze z nami dzisiaj reprezentacja Cinefino, to pewno część z was będzie mogła sobie położyć, na głowę założyć HoloLensa i zobaczyć tak naprawdę, bo czym innym jest patrzenie przez swoje oczy, nawet na live prezentacji na monitorze, a czym innym jest założenie, wykonanie tych kilku gestów i skreowanie czegoś z niczego. Kolejnym elementem, o którym ciężko jest mówić, to jest kwestia tak naprawdę empatii, poziomu empatii, bo często przy VR-ze mówi się, czy AR-ze mówi się o kwestii imersji, czyli zanurzeniu w tym takim poczuciu, że my faktycznie przebywamy w jakimś innym świecie. I naprawdę uwierzcie mi, że jest coś nieprawdopodobnego. To zdaje się, o tym opowiadał Tomek Kolinko, kiedy możemy wykorzystać pełen VR, czyli odrywamy się, nie mamy żadnej sali, tylko teraz na przykład zakładamy na głowę Oculusa albo HTC i znajdujemy się na plaży, przed nami jest ognisko i wokół tego ogniska siedzą ludzie. To wrażenie jest takie, jakbyśmy byli faktycznie kilka tysięcy mil stąd, siedzieli z ludźmi, których w ogóle nie znamy, i to jest spotkanie. To nie jest w naszym rozumieniu, nasz mózg nie odbiera tego jako jakąś grę komputerową. Dlatego, że jeżeli przełączymy się i zamiast tej plaży będziemy mieli kładkę nad rozpaloną lawą, to wasz mózg będzie wył z nerwów i będzie się bał i nie będzie wam pozwolił postawić jednego kroku. I to jest coś, czego się nie da wytłumaczyć. Oglądanie horroru na 13-calowym monitorze, jedząc popcorn, jest czymś zupełnie innym niż się jest w tym horrorze. I to jest właśnie ta podstawowa różnica, jeżeli chodzi o VR. Dlatego wiele osób, kiedy nagle się im pokazuje gry, upada, ma problem z błędnikiem, nie potrafi powstrzymać zwieraczy, są problemy natury fizjologicznej, dlatego że wtedy wasz mózg bardzo prymitywny odbiera to jako normalne bodźce. On nie rozróżnia tego, że to jest symulacja, że wy pędzicie teraz samochodem i ktoś do was strzela. To jest realny przykład, który mózg odbiera jako coś zupełnie realnego. To tytułem wstępu. Ok. Z Pawłem pracujemy nad czymś, co możemy nazwać analityką.
Kilka slajdów chciałem Wam pokazać, ponieważ fajnie jest w ogóle widzieć, o czym mówimy. Tylu, ilu jest specjalistów od VR-a, AR-u, Mixed Reality, czokolwiek tam będziecie chcieli sobie wymyśleć, to tyle jest na razie przepowiedni, jak ten rynek będzie wyglądał. Jedną z takich przepowiedni jest, że 2020 ten rynek będzie wart 120 miliardów dolarów. Dlaczego? Bo tak, jakaś symulacja wykonana na potrzeby pewnie jakichś badań. W to wchodzą oczywiście kwestie rozbicia na poszczególne technologie, na poszczególne urządzenia itd., itd. Powiem tak, widziałem wiele takich wykresów, one się różnią o rzędy wielkości. A to nie jest tak, że ktoś mówi 121, ktoś mówi 122. Nie, to jest tak, że niektórzy mówią 200, niektórzy mówią 15, a niektórzy mówią, że to w ogóle nie ma sensu i 2017 zweryfikuje i PlayStation VR w ogóle nie sprzeda nawet jednej sztuki. W związku z tym zobaczymy. Nic nie jest pewnego, to jest tak, jak rynek mobilowy wyglądał w roku 2000. To w mojej perspektywie tak obecnie wygląda rynek AR-owo-VR-owy. To, że są headsety, to jeszcze musimy tego mieć content, gry, rozbudzoną potrzebę wśród klientów i dopiero potem zobaczymy, czy to zażre. Kolejna rzecz oczywiście, Azja wyprzedzi nas wszystkich i będzie najwięcej konsumowała. No można się zgodzić, Azjaci mają dosyć dobry dostęp do technologii, Koreańczycy, Japończycy, w związku z tym ciężko byłoby w to nie uwierzyć. Tu jest akurat Deloitte, slajd z ich predykcji. No miliardy oczywiście, każdy chce wierzyć głęboko w to, że wśród tych dziwnych urządzeń będzie miejsce na jego content, na jego device, na jego headset, pałeczkę, cokolwiek tam będzie dodawane. W związku z tym każdy stroszy piórka i wyobraża sobie, że właśnie on będzie kolejnym Oculusem, który dostanie miliardy od jakiegoś bogatego założyciela Facebooka. Znowu, nie wiadomo. Tak naprawdę to jest branża, w której redefinicja może przyjść jutro. Wczoraj pokazywana była konferencja Microsoftu, gdzie okazało się, że Microsoft po prostu będzie udzielał licencji i chyba 6 różnych producentów będzie dostarczało fizyczne headsety. Google pokazał swój headset. Mamy headset od PlayStation. No, generalnie rzecz biorąc, chyba nie ma firmy na rynku, która by się nie chciała pochwalić takim rozwiązaniem i która nie planuje go wypuścić, dlatego że to jest oczywiste, że trzeba utrzymać się gdzieś z przodu. By the way, w tym roku na unpackingu Samsunga, kiedy na scenie pojawił się Zuckerberg, sam widziałem, jak panowie z The Verge'a i TechCrunch'a łamali sobie nogi, żeby podbiec i nagrać jego słowa, że on tam właśnie mówił, że strategiczny alians z Samsungiem podpisuje, wszystko jest bardzo piękne. Natomiast to był marzec bodajże. W marcu było wiadomo, że Facebook nie wie w ogóle, w którą stronę to zmierza. I nikt w ogóle nie wie, w którą stronę to zmierza, dlatego że jedyne, co można powiedzieć na chwilę obecną, to jest to, że Samsung dostarcza fajny headset, który jest sprzedawany za całkiem fajną, niesamowicie nisko jak na warunki rynkowe cenę. Natomiast content nadal jest czymś, czego brakuje. Bo wideo 360, wideo sferyczne, no nie jest jeszcze tak bardzo popularne. Niby mamy telefony, możemy to kręcić, ale jakoś to nie jest coś takiego, co bez czego nie potrafimy żyć. W związku z tym, pomimo tego, że mamy ogromne fortuny postawione, za ufundowanie Oculusa na Kickstarterze, po czym wykupienie de facto przez Zuckerberga, potem dołączenie się tego całego wyścigu z Samsunga, potem wejście Microsoftu, potem pojawienie się Google. No niby to pokazuje, że tu jest coś, ta ropa gdzieś jest, tylko każdy szuka tego dojścia, chce wbić ten palik i zobaczyć, że to tryska i każdy jest przekonany, że to stanie się bardzo szybko. Dobrze, to teraz trochę o tym, co my staramy się robić. My zajmujemy się stricte kwestiami analityki wideo sferycznego. Nie zajmujemy się AR-em, nie badamy rzeczy, które są bardzo ściśle zwirtualizowane. Nam chodzi o wideo. Dlaczego? Dlatego, że tego będzie najwięcej i na pewno to jest taki rodzaj kontentu, który wymaga bardzo szerokiego i dobrego zanalizowania. Też z uwagi na to, że nas bardzo interesuje wewnątrz naszego zespołu kwestia storytellingu i tego, w jaką stronę będzie w ogóle zmierzała narracja, jeżeli chodzi o kwestię VR. Dlaczego? Dlatego, że jak popatrzycie sobie, czy gdyby każdy z Was do tej pory miał styczność z ekranem, czy komputera, czy też sali kinowej, to patrzyliśmy się w jeden punkt, to był duży prostokąt przed nami. To, z czym mamy teraz do czynienia, jeżeli zakładamy headset, to jest wiele takich prostokątów połączonych ze sobą i one są wokół nas. W związku z tym akcja do tej pory wyglądała w ten sposób, że myśmy siedzieli, patrzyli się przed siebie i ktoś kierował całym naszym jakby takim wszechświatem. Pokazywał nam, był montaż dynamiczny, mniej dynamiczny, a to wszystko szło w jakimś kierunku. Natomiast kiedy my sobie wyobrażamy i patrzymy na produkcję VR-ową,
Nagle to my jesteśmy reżyserem. I pchanie akcji, wskazywanie na różnego typu czynniki jest bardzo ciężkie. I tak naprawdę to jest jeszcze coś, czego nikt nie potrafi robić. Są nieśmiałe próby. Próbowane jest to wywołanie jakichś chęci przejścia między etapami za pomocą dźwięku, jakaś sygnalizacja, jakieś delikatne wskazówki. To są bardzo jeszcze prymitywne rozwiązania. Czekamy na zredefiniowanie tak naprawdę gatunku filmowego pod tytułem kręcimy film, który ma 360 stopni. I to jest coś nieprawdopodobnie trudnego i jestem ciekaw, czy to w ogóle się uda. Pewno tak, ktoś na to wpadnie. Natomiast na chwilę obecną wszyscy tego szukają. To jest święty graal tej branży. Co zrobić, mając taki potencjał i takie możliwości? Co zrobić, żeby być w środku akcji, a jednocześnie, żeby ta akcja szła do przodu? My trochę w tym próbujemy pomóc. Produkcja wideo rządzi się swoimi prawami, natomiast na szczęście można wiele z tych rzeczy, tych metryk badać. I my się tym właśnie w Goście zajmujemy. Po pierwsze staramy się powiedzieć tym, którzy stoją po drugiej stronie kamery, czy właściwie za kamerą, dlaczego ludzie się gdzieś tam gapią, jak to robią, jakie są tego może motywy i możemy trochę podpowiedzieć, dlaczego wykonują takie, a nie inne gesty. Możemy dzięki temu pomóc tym ludziom oszczędzić sporo czasu i pieniędzy, no bo jak sobie wyobrazimy taki proces produkcji, jeszcze za chwilę będę pokazywał slajdy, no to zazwyczaj jest tak, jest jakaś idea, po czym mamy jakieś wykonanie tego, po czym jakaś postprodukcja i wrzucenie tego do klienta. No jeżeli coś jest schrzanionego w tym procesie, no to nie daj Boże klient na końcu się o tym dowiaduje, kiedy są skończone zdjęcia, ekipa jest spakowana, wszyscy wrócili z tych wakacji na Hawajach, no wtedy powtórzenie tych zdjęć jest raczej niemożliwe. W związku z tym, żeby zatrzymać ten proces, albo żeby go uzdrowić, wkraczamy my, podpinamy się, jesteśmy w stanie na bieżąco dokonywać iteracji do skutku wtedy, do kiedy klient albo też osoba na planie nie jest zadowolona. Co bierzemy? Skupienie uwagi użytkownika, ścieżki uwagi użytkownika. Nie badamy ruchu gałki ocznej, dlatego że jest to na razie niemożliwe technologicznie. To znaczy są już pierwsze headsety, które to będą badały, natomiast my tego nie bierzemy. Dlatego, że chcemy robić to w sposób prosty dla wszystkich dostępnych headsetów. W związku z tym my traktujemy ruchy i analizujemy ruchy headseta i dokonujemy pewnych przybliżeń na tym poziomie. Aktywność kinetyczna, testy oczywiście AB. Tutaj część rzeczy jest wyciąganych z automatu podczas sesji, część rzeczy po prostu jest dogadywanych już post factum. Niestety niekiedy trzeba będzie po prostu przepytać jeszcze pacjenta o niektóre rzeczy typu płeć, wiek i tak dalej. Tego nie wyciągniemy za pomocą headseta. Korzystamy, jak powiedziałem, z technologii Bifrosta. Paweł będzie miał za chwilę możliwość zaprezentowania, w związku z tym opowie dokładnie, szczegółowo. Nie będę też jak gdyby wchodził w jego kompetencje. Generalnie rzecz biorąc, daje nam to taką możliwość, że jesteśmy w stanie podpiąć się do wszystkich istniejących rozwiązań na rynku. I to jest przełom, bo nie potrzebujemy właściwie niczego poza playerem, co daje nam ogromną wolność, nie musimy instalować niczego, nie musimy mówić użytkownikom, że mają przynieść ze sobą specjalny headset, po prostu cokolwiek jest, Oculus, HTC, OS VR, cokolwiek tam ktoś ma w szafie, Samsung Gear VR, cokolwiek. Wpinamy się i to badamy. Fajne jest też to, że zespół Pawła bardzo sprytnie to zrobił i na sprzęcie naprawdę zabytkowym z 2011 roku 4K jest płynny, możemy to pociągnąć i bardzo fajnie to sobie hula. I teraz właśnie taki element tego całego procesu. Wizja, czyli ktoś mówi, to zróbmy film, niech to będzie film 360, tak, no to napiszmy jakiś scenariusz do tego, no to potem się idzie na plan, trzaska się te zdjęcia, potem jest produkowane, no i na końcu jest publikacja, czyli spotkanie z klientem, pokazanie mu całości tego efektu. No czasami jest to potrzebne, czy konieczne jest do zmiany, w związku z tym my wkraczamy na terenie już właściwie scenariusza na podstawie danych historycznych kilku tysięcy sesji. Paweł będzie mówił, dlaczego jesteśmy w stanie zrobić to na tak dużej próbie. Jesteśmy w stanie powiedzieć, że nie, ten scenariusz jest do dupy kompletnie, bo ktoś zakłada, że na przykład ktoś się będzie patrzył przez, nie wiem, albo trzymał hełm przez 3 godziny na głowie. No to jest bez sensu, to nie nastąpi, trzeba to zmienić, tak? Więc mając jak gdyby pewną wiedzę już a priori, potrafimy wpłynąć na proces produkcji właściwie na samym początku. Poprzez również same zdjęcia, tutaj też oczywiście wchodzą kwestie technologiczne kamery Pawła, no i oczywiście produkcja. W związku z tym my zapinamy się na tym poziomie i jesteśmy w stanie to koło cały czas mielić do momentu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że ten cały proces jest fajny dla nas, dla klienta, dla osób na planie. To są zdjęcia,
sprzed 2 tygodni, chyba tak, 2 tygodnie temu to było. Coś takiego. Z demo day'a właśnie Bifrosta w Microsoftie, gdzie Paweł była oficjalna premiera. Było to o tyle fajne, że zaprosiliśmy kilkaset osób, sobota, ludzie przyszli z dziećmi, dosyć fajnie to wyglądało, było zabawnie. To było akurat nasze stanowisko i tutaj tak wyglądał test live po waszej, okej, po mojej lewej. Jest monitor, na którym jest puszczony teledysk, zrobiony w 360. Po prawej jest heatmapa, gdzie jest to nagranie wielu sesji. W związku z tym to nie jest live, to nie jest 1:1. Jest wiele sesji, gdzie była skupiona uwaga użytkownika. O, przepraszam, cofnijmy. Tutaj siedzi akurat z plecami nasz kolega Janek, testujący Oculusa, bo on trochę tam sprawił nam problemu. Nie jest długi film, tylko pokazujący Janek patrzył, czy się da zrzucić headset. Nie, nie dało się zrzucić. I akurat to jest fajne, że heatmapy są super wizualnie, bardzo proste do wykorzystania. Przede wszystkim no niesamowicie są pomocne. Patrzenie na heatmapy od razu nam mówi, czy coś jest dobrze, czy to jest źle. Jak zakładamy sobie, że kręcimy, nie wiem, dajmy na to reklamę komputera, i ten komputer jest cały czas gdzieś tam na przodzie, a z heatmap nam wychodzi, że punkt skupienia uwagi użytkowników, oglądaczy jest zupełnie gdzieś indziej, to wiemy, że jest to jakiś fail, musimy to powtórzyć. I w dużym skrócie to tyle. Nie chciałbym tak jakby rozwijać się na poziomie biznesowym, bo to jest bardzo wszystko jeszcze młode, niepoukładane. Byliśmy też z Pawłem na takich jednych z największych targów poświęconych audio, czy też on, telewizji i rzeczy związanych z wideo w Amsterdamie. Mój odbiór był taki, jak podchodziliśmy na niektóre stanowiska i pytaliśmy się ludzi, którzy pracują w naprawdę dużych firmach, to między innymi było na stanowisku Nokii. Autentycznie miałem taką sytuację, że ludzie po usłyszeniu, co my chcemy od nich się dowiedzieć, uciekali. Znaczy, byłem przekazywany trzem różnym osobom i dopiero trzecia osoba powiedziała mi, że ona nie wie kompletnie, o co ja ją pytam, ale staliśmy na stanowisku firmy, która pokazywała coś VR-owego i tam nikt nie wiedział nic o tym. Do momentu, kiedy nam się udało pogadać z gośćmi z R&D i z BBC, wtedy jak gdyby widziałem, że rozmawiałem na tym samym poziomie szczegółowości, oni rozumieli mniej więcej, co ja się ich pytam. Naprawdę to wszystko jest tak młode, że nawet najwięksi na rynku, ci, którzy mają potężne sakiewki z ogromną ilością kasy, nic jeszcze nie są, nie przesądzają o niczym. Więc jeżeli ktoś chce zrobić jakiś biznes oparty o VR, zdeveloperować aplikacje, pobawić się HoloLensem, pobawić się różnego typu innymi technologiami, jest to dobry moment. Tu i teraz jeszcze jest jakieś okienko, które pozwala Wam na dosyć niewielkim kosztem wejście w to wszystko i zrobienie być może interesu życia. Natomiast to pewnie we wszystkich technologiach potrwa jeszcze kilka miesięcy, może pół roku i ktoś to nagle zaora. Tak? Już się pokazują koncepty storów, czyli będzie powtórka z App Store'ów Apple'owskich, pojawiają się silosy. Pewnie Google będzie walczył z różnymi technologiami, pewnie Microsoft będzie to wyłączał i tak dalej, i tak dalej. Także nastąpi powtórka trochę z tych coś, rzeczy związanych z mobile. Także jest jeszcze miejsce, to jest ten moment, jeżeli ktoś się waha, czy w to wejść, zainwestować, zrobić coś i ma jakiś pomysł, zapraszam, czy do mnie, czy do Pawła, czy do osób, które do chłopaków Senfino. Spróbujcie, podejdźcie, jest to dobry jeszcze moment, kiedy możecie dużo zrobić małym kosztem, bo za chwilę to wszystko będzie pewno przyspieszy znacząco. W dużym skrócie to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam. Szczególnie oczywiście możemy tutaj pogadać za jakiś czas, kiedy będą konkretne przykłady. Akurat pracujemy nad już jakimś takim use case'em biznesowym, więc mogę gdzieś tam potem wrzucić tego efekty za jakiś czas. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszam na priwa. Pewno będę tutaj jeszcze do końca auli, więc proszę mnie łapać i się dowiadywać. I to na chwilę obecną tyle. Bardzo dziękuję.